Jeżeli chodzi o dietę kobiet w ciąży, warto zwrócić uwagę na zawartość kaloryczną diety. Często mówi się, że panie mogą sobie pozwolić na wszystko, panie będące w ciąży, natomiast nie do końca tak się dzieje. W pierwszym trymestrze zapotrzebowanie kaloryczne zwiększa się tylko o 150 kilokalorii, w drugim trymestrze jest to już 300-360 kilokalorii, i dopiero w trzecim sięga do 500 kilokalorii na dobę. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby dieta zawierała produkty naturalne, produkty pełnowartościowe. Należy wykluczyć z diety fast foody czy słodycze, które na pewno nie będą pomagały zarówno mamie, jak też rozwijającemu się dziecku. Dieta kobiety w ciąży powinna obfitować w warzywa i owoce, powinna zawierać różnego rodzaju produkty pełnoziarniste, czyli ciemne pieczywo, kasze, ryż. Powinna zawierać różnego rodzaju białko, czyli muszą się tu znaleźć chude mięsa, nabiał, rośliny strączkowe, ale też ryby. Zalecenia mówią o tym, żeby sięgać po ryby najwyżej raz w tygodniu, ze względu na to, że istnieje ryzyko kumulacji metali ciężkich. Dodatkowo powinny znaleźć się w diecie dobrej jakości tłuszcze roślinne, które zaspokoją zapotrzebowanie na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Kobiety w ciąży powinny również zadbać o uwodnienie organizmu, które się zwiększa, i panie w ciąży powinny przyjmować dziennie 2 do 2,5 litra płynów. Jeżeli pani miała normalną masę ciała, wówczas szacujemy, że naturalny przyrost wagi wynosi około 12 kg. Jeżeli pani była osobą otyłą, to ten przyrost wagi może sięgać zaledwie 8 kg. Natomiast jeśli pani miała niedowagę, przyrost masy ciała u kobiety w ciąży może sięgać nawet 18 kg. Często zdarza się, że panie przychodzą na wizyty z bardzo dużą ilością przyjmowanych już suplementów. Nie jest to dobre wyjście ze względu na to, że możemy doprowadzić do nagromadzenia poszczególnych witamin czy składników mineralnych w organizmie, co może być szkodliwe dla rozwijającego się dziecka. Panie powinny stosować suplementację tylko i wyłącznie zgodną z wskazaniami lekarza.